Dzień dobry, witajcie. Witam się z wami z nowego dla mnie miejsca. Jutro jedziemy do Energylandii, więc żeby, wiecie, tak się nie męczyć, bo jednak podróż z Warszawy do Zatoru to 4 godziny. Wyjechaliśmy już dziś po pracy, jesteśmy na miejscu. Andrzeju, pamiętasz, jak to się dokładnie nazywa? Domki Słoneczne Wzgórza? Słoneczne Wzgórze. No dobra. Link będzie w opisie, jakby co. I powiem wam, że jest tutaj bardzo ładnie. Za 4 osoby w tym sezonie tak zwanym niskim będzie nas kosztowało 340 zł. Na miejscu jest też basen, który jest podgrzewany i jest dostępny na zewnątrz, ale oświetlony. I jest też jacuzzi. I teraz przełączę kamerę i pokażę wam, jak wygląda domek w środku. Wchodzicie do domku, tutaj takie coś, żeby się rozpłaszczyć. Łazieneczka, bardzo ładna, czysta, czego więcej nam potrzeba, zwłaszcza, że przyjechaliśmy tylko na jeden dzień, ale wiecie, jest pralka. Tutaj normalnie jest salon, w którym jest taki aneksik, także możecie sobie gotować. My tutaj właśnie zrobiliśmy mini zakupy, żeby zrobić sobie jutro śniadanie. Czyli widzicie, co tu się dzieje? Andrzej się podniecił na widok darmowej smyczy. Nieprawda, jak jej nie wezmę? Ale ona jest identyfikatorem? Z numerem. Szukam hasła do śliwy. No, w każdym razie tutaj, o, Juleczka na kanapie. Centrala to na kolejny powiedz. O, no i spoko. I może za rok wrócimy. I tutaj kuchnia, tutaj pokoik z takimi pojedynczymi łóżkami. To jest domek ogólnie, on jest 6-osobowy. Wszędzie są szafy, naprawdę jest tak ładnie, czyściutko. Wszystko jest takie ładne i schludne. Widać, że to jest nowy obiekt. Słuchajcie, czego więcej wam potrzeba? Jak przyjeżdżacie sobie do Energylandii, no powiedzmy nawet te 2 dni i przy okazji chcecie po prostu sobie przenocować w fajnym miejscu, a tutaj też są spoko atrakcje, bo organizują tu grille, jest ten basen, także można szaleć. Bardzo fajnie, Andrzeju, podoba ci się? No. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda na zewnątrz. To niebieskie takie, co się świuta i jest pozasłaniane. To jest basen, ale pan do nas dzwonił, bo już nie chciał czekać, aż przyjedziemy, bo przyjechaliśmy, no właśnie, późno. I powiedział, że jak najbardziej możemy te... no możemy to po prostu zsunąć. Możemy to zsunąć i się normalnie kąpać, bo to jest na takich szynach, widzicie? I to się po prostu przesuwa. A gdzie jest te... A gdzie jest to jacuzzi? A tam jest jacuzzi, też jest zasłonięte. Ale pan powiedział, że wszystko jest... Co? No bo ten basen jest grzany. Więc tak. A tu jest, słuchajcie, zapewne jacuzzi. I pan powiedział, że jeżeli mamy ochotę, to możemy to wszystko poodsłaniać i bez problemu z tego korzystać. Prosił tylko, że jak będziemy kończyć, to żeby oczywiście to potem znowu pozasłaniać. Ale ekstra. Andrzejku, jak się bawisz? Jest już mi strasznie ciepło. Ale ogromne jest to jacuzzi, słuchajcie, ono jest ilo? No 8 osób lepiej. 8-osobowe to na bank. Jakby się upchnąć, to nawet 10 by się zmieściła. Zadowolony? No wiadomo, bo wybierałem. Julka, podoba ci się? Bardzo mi się podoba. Julka kocha bąbelki i powiedziała, że zostaje do rana. Rano mi głowy. Jest ekstra, zobaczcie, jak wyglądają moje palce, czy to widać? Nie widać, ale no wyglądam jak jakieś morskie żyjątko. Dobra, uciekamy, chillujemy. Much later. Obczajcie, jak wygląda moja ręka po siedzeniu w jacuzzi. Wygląda strasznie. Witajcie, już poranek. Chciałam wam pokazać, jak wygląda to podwórko za dnia. Jak widzicie, jest trampolina tam za tym domkiem. W ogóle domek, huśtawki, bramki. Każdy z domków ma swój taras. Organizowane są tu różne grille i atrakcje dla gości. Powiem wam, że ekstra się to wszystko prezentuje i naprawdę cena uważam, że jest świetna w stosunku do jakości, którą dostajecie. Pokażę wam jeszcze może, jak wygląda ten basen. Przejdę może tędy. Po trawce. Ładny widok. Jest tutaj, wiecie, jeszcze dosyć puściutko. Nie zabudowana jest do końca ta okolica. Zresztą są tu pola takie, widać, że uprawne.
Więc mega spoko. Julka, jak to Julka? Od rana moczy się w jacuzzi. Typowa Julia. Ale powiem wam, że naprawdę bosko się to wszystko prezentuje. 340 zł za 4 osoby. Słuchajcie, to jest 85 zł za osobę, za dobę. To bardzo dobra cena. W sezonie oczywiście cena jest wyższa, ale w dalszym ciągu bardzo opłacalna. No już słuchajcie, po trzech atrakcjach minęła godzina 20. Czas nie najgorszy, ale najlepszy też nie. Za nami już booster, Dragon i Formuła. A teraz idziemy w stronę Abyssusa albo Zadry. Zaraz zobaczymy. W ogóle wszędzie już są dyniowe dekoracje. W Energylandii już mamy jesień. Przed nami Zadra. Zobaczymy, jaki jest czas oczekiwania. Czy pójdziemy tam, czy może jednak na Abyssusa. My właśnie opuszczamy Aqualantis. Byliśmy na Abyssusie. Ja z Mateuszem nawet dwa razy. Twister też był spoko, ale Andrzeja trochę zemdliło. Za nami oczywiście też już Zadra i powiem wam, że w kolejce na Zadrę miałam kryzys. Moje tętno to było 130 i chciało mi się płakać. Ale pojechałam z Julką, Julka mi dzielnie towarzyszyła. Darłam japę niemiłosiernie. A teraz, no właśnie, opuszczamy tą strefę, wracamy do głównej części parku i idziemy na Majana. Andrzejek! No i my już, jak widzicie, w domu. Chcielibyśmy tak szybko zamknąć temat Energylandii, czyli podsumować ten wyjazd. Jeżeli chodzi o bilety, to ich koszt taki w takim tym sezonie wysokim to jest 190 zł za osobę dorosłą. Ile za dziecko, nie mam pojęcia, chociaż to dziecko to też jest liczone jakby do wzrostu, do 140 cm. I jeżeli zatrzymujecie się w jakimś takim noclegu właśnie tam w Zadorze, to często właściciele tych pensjonatów, domków i innych takich mają zniżkę. Teraz poza sezonem bilet był trochę tańszy, kosztował 180 zł, a nam się go udało kupić za 170 właśnie w związku z tym, że właśnie domek, który wynajmowaliśmy, miał taką ofertę na ten darmowy, zniżkowy kodzik. No i co? Domek był super, to widzieliście, także tak. Mega polecamy to miejsce, fajnie się można wychillować, nie? To prawda, za tą cenę, słuchajcie, już mówiłam to wcześniej, ale to jest świetny stosunek jakości do ceny. Czysto, fajne miejsce. Klimka, basenik, co chcieć więcej, kuchnia nawet tam była, więc i grill, więc wszystko co można było chcieć, to tam było. Tak. Sama Energylandia, no jak co roku, fajno. Intensywnie, tak, bo gorąco. Możecie tego nie wiedzieć, bo w zeszłym roku nam się nie udało, ale generalnie mamy z Andrzejem, można powiedzieć, taką trochę tradycję. Jeździmy do Energylandii co roku. Muszę wam powiedzieć, że po zejściu z Zadry i Hyperiona zaczęłam się zastanawiać, czy ja się nie starzeję, bo moje tętno, kiedy stałam oczekując do wejścia na Zadrę, to było 130, a ja tylko stałam. I ryczała. I płakałam. Miałam straszny stres. Oczywiście jak zeszłam już z tej kolejki, to było takie, ale ekstra, ale czy bym tam weszła znowu? Nie. Więc no. Muszę się zastanowić, czy te duże kolejki są naprawdę dla mnie, ale ogólnie było naprawdę bardzo fajnie, tak właśnie już pod koniec sezonu. Powiedziałabym, że było trochę mniej ludzi. Najdłużej czekaliśmy chyba jakieś 20 minut na jedną atrakcję, więc powiedziałabym, że stosunkowo dobrze. Oczywiście nie brakowało dzbanów, które się wpychały w kolejkę, bo ktoś im tam zajął. Wszędzie są znaki, żeby nie zajmować kolejek i to nie były takie, wiecie, pojedyncze osoby, tylko to były grupy ludzi, nastolatków, taka młodociana patusiarnia. Także no, wyprowadzało mnie to z równowagi bardzo, bo wszyscy stoimy w tych kolejkach i wszyscy czekamy ileś tam czasu, żeby się przejechać z tymi rollercoasterami. No ale cóż, no życie, na głupotę nie ma rady, ona się zdarza wszędzie. Jeżeli chodzi o samą Energylandię, jakby tam na miejscu, to też trzeba powiedzieć, że wszystko podrożało. Teraz ten taki, taka ta bransoletka na rękę, żeby do szafek można było odkładać swoje graty, kosztowała chyba 16 zł, pizza 22, cola w automacie chyba jakieś 14. Parking też jest droższy, bo już dwie dychy. Dwie dychy, tak. Mini melcy, słuchajcie, 100 gramów za 17 ziko, bubble tea 22 zł. Tak mi się rzucają w pamięci kwoty. Bo to są rzeczy, które my kupowaliśmy. Jeżeli chodzi o taki normalny obiad w restauracji, nie mam zielonego pojęcia, ile to kosztuje. Takie rzeczy też tam są oczywiście dostępne.
Ale tak, ogólnie no wyjazd na plus, jeżeli ktoś lubi adrenalinę, no i lubi, jak mu właśnie tak pikała, zapierdziela bez powodu, to jak najbardziej oczywiście warto. Nie korzystaliśmy ze strefy basenowej, o to musimy powiedzieć, bo my jednak bardziej jesteśmy właśnie rollercoasterowi niż tak basenowi, ale jakby co, to strefa z basenami oczywiście też tam jest. No nie byliśmy na strefie basenowej, tak przesiedzieliśmy tam 7 godzin, więc... Tak, byliśmy na otwarcie, a wyszliśmy stamtąd o godzinie 17, bo czekała nas jeszcze długa podróż do Warszawy, ale obskoczyliśmy naprawdę wszystko. W sensie wszystko z takich tych ważnych, dużych atrakcji. No. Tak, udało nam się. Także to tyle. Bardzo wam dziękujemy za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz. W komentarzu dajcie znać, czy byliście w Energylandii, a jeżeli byliście, to jaka atrakcja jest waszą ulubioną. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym filmie.